Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z geometrii analitycznej. Geometria analityczna jest to zmora nie tylko tych osób, które zdają maturę na poziomie podstawowym, ale również, a może bym powiedziała nawet przede wszystkim, tych osób, które zdają matematykę na poziomie rozszerzonym. Jest to taki dział, niby jest tam niewiele tych wzorów, ale jest ciąg tych przekształceń. Czasem nawet te przekształcenia wydają się nudne, takie czasochłonne. No niestety, musisz to umieć. Więc dlatego przygotowując się do matury, zwróć szczególnie uwagę na tą lekcję właśnie z geometrii analitycznej. Na tym spotkaniu chciałam Tobie najważniejsze rzeczy z geometrii analitycznej przypomnieć. A więc, jak wykorzystać wzór na długość odcinka w zadaniach. Następnie, jak wykorzystać wzór na środek odcinka w zadaniach takich ciekawych. Czy też, jak wykorzystać wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Jak doprowadzić do otrzymania tego wzoru i chciałam pokazać Tobie połączenie geometrii analitycznej, czyli tej geometrii w układzie współrzędnych z geometrią płaską, czyli z planimetrią. Będą zadania z trójkątem, czy też z inną figurą. Zapraszam Cię, a więc, do rozwiązania teraz ze mną zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1, maj 2019 roku. Dane są punkty o współrzędnych. Punkt A ma współrzędne minus 2 i 5, a punkt B ma współrzędne 4 minus 1. Oblicz długość średnicy okręgu wpisanego w kwadrat oboku AB. Po pierwsze, trzeba wykonać rysunek. Bez rysunku tutaj kompletnie nic nie wiemy, co jest grane. Ja rysunek wykonałam. Mogłabym w układzie współrzędnych, ale ze względu na to, że chciałabym najpierw zobaczyć, o co chodzi w tym zadaniu, a poza tym ja chciałam Ci pokazać, jaki związek ma geometria analityczna z planimetrią, czyli z tą geometrią płaską, to ja wykonałam ten rysunek po prostu. Narysowałam kwadrat, w który jest wpisany okrąg. I teraz, kazali mi w tym zadaniu policzyć średnicę. Średnica to, jak wiesz, to są dwa promienie. To teraz na moim pięknie wykonanym rysunku, tak, ja widzę, że promień tutaj mógłby być jeden, tak, i z drugiej strony ja bym mogła narysować drugi promień i wychodzi mi średnica. To teraz popatrz, moje 2R to jest nic innego, jakbym ja to razem połączyła i dodała, otrzymałabym po prostu długość tego boku AB. Jak ważny jest rysunek? Oczywiście, że jest ważny. Bezdyskusyjnie, rysunek to jest po prostu podstawa. Wykonanie rysunku, w ogóle geometria skłania nas do tego, że najpierw rysunek, później ewentualnie zauważenie wniosków wynikających z rysunku, czy też dalsza analiza. Czyli wywnioskowaliśmy sobie, że ta średnica to jest nic innego jak jej długość, to jest nic innego jak długość odcinka AB. A na długość odcinka AB mamy wzór. Ten wzór w tablicach, on tak może nie jest najwygodniejszy, najładniejszy, najkrótszy, ale no niestety trzeba ten wzór stosować i trzeba go wykorzystywać, tak jak tutaj w tym wypadku. Czyli u mnie długość AB to będzie się równało. Taki pierwiastek i powiem. XB, czyli szukamy X punktu B, czyli to jest 4, odjąć X punktu A, czyli punktu A X to jest minus 2, czyli odjąć minus 2, czyli ja od razu robię dodać 2 i to do kwadratu. Dodać. Dalej, Y punktu B. Y z punktu B to jest minus 1. Odjąć Y z punktu A, czyli odjąć 5 i to do kwadratu. To się równa. Pierwiastek i teraz najpierw dodajemy 4 plus 2 to jest 6 do kwadratu 36. Dodać. Teraz minus 1 minus 5 to jest minus 6, bo najpierw to trzeba dodać. I teraz podnieść do kwadratu, minus się kasuje. Czyli będzie tak jakby 6 do kwadratu, czyli 36. I mamy pierwiastek. 36 plus 36 to jest 72. I teraz ja bym to mogła rozbić. 36 razy 2 to jest właśnie 72. I teraz 36 dam radę spierwiastkować, to jest 6, a dwójki niestety nie dam, czyli zostaje mi wynik 6 pierwiastków z 2. Jeżeli tak Ci nie pasuje, nie zauważysz, to rozbij sobie liczbę 72 na czynniki pierwsze i do tego samego po prostu dojdziesz w wniosku. Czyli wniosek z tego, pytali mnie o średnicę tego okręgu, a to po prostu jest taka długość,
6 pierwiastków z 2. Popatrz, musisz coś wiedzieć. Musisz wiedzieć, jak wygląda kwadrat, prawda? Że ma wszystkie boki równe. Musisz wiedzieć, jak wpisać okrąg w kwadrat. Oczywiście, że takie rzeczy musisz wiedzieć. No bo bez tej takich umiejętności, które już w szkole podstawowej nabywasz, to ty nie będziesz umiał sobie poradzić z rysunkiem. Więc podstawa: przeczytać zadanie, zastanowić się, co narysować, czy jest sens rysować. Bo nie w każdym zadaniu z geometrii analitycznej, czy też nawet z geometrii, nie w każdym zadaniu musisz robić rysunek. Jeżeli zadanie jest tak łatwe, że dasz radę bez rysunku, no to robisz bez rysunku. Niektórzy taki rysunek widzą w głowie, potrafią sobie wyobrazić, prawda? I wtedy sobie same obliczenia wykonują. Nieważne, jak to zrobisz, ważne, żebyś osiągnął cel. W tym wypadku naszym celem było wyliczenie długości średnicy, wyliczyliśmy i to jest wynik 6 pierwiastków z 2. Zadanie numer 2 to jest zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Oblicz sumę odległości punktu A o współrzędnych minus 4 i 2 od prostych o równaniach x równa się 4 oraz y równa się minus 4. Zobaczysz, to zadanie jest bardzo proste. Mamy policzyć sumę odległości od prostych. Jest to zadanie proste, aczkolwiek jest to fajne zadanie na pokazanie, czy uczeń rozumie w ogóle pojęcie odległości od prostej. Można używać bardzo skomplikowanego wzoru, żeby zrobić to zadanie, a można to zadanie zrobić bardzo, bardzo prosto. Tylko trzeba pamiętać o pewnych zasadach. Otóż tutaj mamy taką prostą o równaniu x równa się 4. Dobrze by było, gdybyś pamiętał, że prosta o równaniu x równa się 4 to jest prosta pionowa w układzie współrzędnych. Natomiast jak jest y równe minus 4, to jest to prosta pozioma w układzie współrzędnych. To jest bardzo ważne, żeby to pamiętać, bo dzięki temu my rysujemy układ współrzędnych. Zajmuje nam to parę sekund na maturze, a te dwie proste zaznaczymy. Oczywiście, pierwsza prosta x równa się 4, 1, 2, 3, 4 zaznaczamy i rysujemy sobie z góry na dół tą prostą. Z góry na dół rysujemy sobie tą prostą, możemy sobie gdzieś tutaj podpisać x równa się 4. Następnie ta prosta y równa się minus 4. Szukamy na y minus 4, znajdujemy i rysujemy właśnie tą prostą o równaniu y równa się minus 4. Popatrz, żadnych tabelek, niczego tu nie kombinujemy, bo to są bardzo łatwe, proste. Wystarczy, że przykładasz linijkę i one same wychodzą, tylko przykładamy linijkę. No dobrze, ale naszym zadaniem było policzyć sumę odległości tego punktu o współrzędnych minus 4 i 2, zaznaczył ten punkt, 1, 2, 3, 4, tu będzie minus 4 i 1, 2. To jest ten punkt A, on ma współrzędne minus 4 i 2. I oni nas poprosili, i właśnie to jest sprawdzamy w tym zadaniu, czy uczeń rozumie odległość punktu od prostej. Popatrz, jak poprowadzę ci odległość tego punktu od tej prostej, pod kątem prostym zawsze odległość wyznaczamy, nie potrzebujemy wzoru. My możemy idealnie, pięknie po kratkach to policzyć. Ile mamy tu kratek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli ta odległość tutaj wynosi 6. Następnie odległość tego samego punktu, ale od tej drugiej prostej, pionowej, też sobie taką linią przerywaną zaznaczę i też liczymy po kratkach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I też zaznaczę tutaj, wynosi 8. Czyli poprosili mnie w zadaniu o sumę odległości tego punktu od prostych, to ja po prostu wystarczy, że do szóstki dodam 8 i wyjdzie mi 14. Tyle wynosi ta suma odległości prostych. Jest wzór w tablicach na odległość punktu od prostej. I ci, co zdają maturę rozszerzoną, doskonale ten wzór umieją. Natomiast popatrz, do tego zadania nie jest ci potrzebne odległość punktu od prostej wyznaczona ze wzoru, ponieważ te proste to były naprawdę najłatwiejszej postaci, jakiej mogli dać. Gdyby dali ukośną, to by już tak nie poszło. Trzeba byłoby tym wzorem liczyć. Ale na poziomie podstawowym, no nie mogą bardzo skomplikować, prawda? W związku z tym, na poziomie podstawowym, jeżeli dadzą odległość punktu od tej prostej poziomej, po kratkach przeliczymy i od prostej pionowej też po kratkach przeliczymy. A skoro suma, no to trzeba było je dodać, no to dodałam. 6 plus 8 równa się 14 i koniec. Zadanie numer 3. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny. Jeśli punkt A ma współrzędne minus 2, minus 3, punkt B ma współrzędne minus 1, minus 5, a punkt C ma współrzędne 5 i minus 2.
Popatrz, mamy sprawdzić, czy on jest prostokątny. Jeżeli w zadaniu jest właśnie tak skonstruowane zadanie, że sprawdź, czy jest prostokątny, to nie znaczy narysuj i przekonaj się na podstawie rysunku. Gdyby o to chodziło, to by było zapisane, zrób rysunek i na podstawie rysunku odpowiedz, czy jest prostokątny. Natomiast czasem rysunkiem można sobie pomagać, oczywiście, ale jeżeli jest polecenie sprawdź, to my tutaj musimy obliczać, żeby wykazać, że ten trójkąt jest prostokątny, albo też pokazać, że nie jest prostokątny. Gdybyśmy zrobili rysunek, to też z rysunku nie do końca byśmy mogli stwierdzić, bo przecież z rysunku, czy na pewno by nam wyszedł kąt prosty, mógłby wyjść kąt 89 stopni i nam by się wydawało, że jest prosty. Dlatego my to zrobimy po prostu na podstawie obliczeń. Jest sobie jakiś trójkąt. Wiemy, jak trójkąt wygląda. Nie muszę go nawet rysować. Trójkąt ma trzy boki. I teraz. Z trójkątem prostokątnym powinno Ci się kojarzyć oczywiście bezdyskusyjnie twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa to po prostu jest podstawa, jeżeli chodzi o trójkąt prostokątny, prawda? Że jak masz trójkąt prostokątny, to możesz stosować twierdzenie Pitagorasa, czyli związek, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Ale twierdzenie Pitagorasa również jest odwrotne. Jeżeli zauważysz, że zachodzi związek, że a kwadrat plus jakiś b kwadrat równa się c kwadrat w trójkącie, to Ty wyciągasz wnioski, że jest on prostokątny. I my właśnie w tym zadaniu zastosujemy twierdzenie odwrotne do twierdzenia standardowego Pitagorasa. No ale przede wszystkim musimy wszystkie boki policzyć. Czyli będziemy liczyć boki jako długości odcinków, no bo przecież bok to jest nic innego, jakbym ja wzięła sobie tutaj dwa punkty, połączyła je odcinkiem i to jest pewien bok trójkąta, tak? Czyli ja będę tutaj napisałam wzór na obliczenie właśnie długości trzech odcinków, które są bokami tego trójkąta. Więc pierwiastek i będziemy się wzorować na tym tutaj, na tej zależności. Czyli mamy tak xb, czyli u mnie tu mam x, czyli minus 1, odjąć xa, czyli odjąć minus 2, czyli na przykład dodać 2 do kwadratu, dodać. Dalej mam yb, czyli u mnie y od punktu b to jest minus 5, odjąć minus 3, czyli minus i minus daj mi plus 3 i to do kwadratu. To się równa. Jeżeli dla Ciebie jest to za szybko, to sobie pisz po prostu odjąć minus 2, a w następnym kroku zapiszesz. Ja wolę już nie pisać dwóch minusów, bo one i tak dadzą plus. Minus 1 dodać 2, to wykonujemy w głowie. To jest 1 do kwadratu, mamy 1. Dodać. Minus 5 dodać 3, no to jest minus 2 oczywiście. Do kwadratu da nam 4. Pamiętaj, że minus przy potędze parzystej się kasuje, dlatego mamy 4. No i mam wynik pierwiastek z 5. No nic z nim więcej nie zrobię, zostawiam, tyle wychodzi mi, wyszła mi długość mojego boku AB, czy też odcinka AB. No to lecimy dalej, teraz bierzemy sobie BC na przykład. Pierwiastek, bo muszę wszystkie trzy boki policzyć, BC. I teraz tak, XB, no to niech zostanie XB, czyli u mnie X punktu B to jest minus 1, odjąć XA. Ale ja teraz nie mam XA, tylko ja muszę wziąć XC. No bo ja chcę policzyć BC, czyli będę miała odjąć 5 i to do kwadratu, dodać. Dalej, YB, no to było u mnie minus 5, odjąć mam YA, czyli u mnie YA, ale ja oczywiście patrzę na punkt C, no bo mam policzyć BC, prawda? Czyli odjąć muszę minus 2, czyli znowu mam odjąć minus 2, czyli napiszę od razu dodać 2 i to do kwadratu. To się równa. Pierwiastek, no i mamy minus 1 minus 5, to jest minus 6 do kwadratu. Minus się kasuje, a 6 do kwadratu to 36. Dodać. Minus 5 dodać 2, to jest minus 3. Minus 3 do kwadratu, no to minus się kasuje, to 3 do kwadratu to jest po prostu 9. I mamy wynik. Pierwiastek, 36 dodać 9 to jest 45. No mogłabym tak zostawić, no ale wiadomo, że fajnie by było to jeszcze rozpisać. A z tabliczki mnożenia wiemy, że 45 to jest 9 razy 5, a tak się składa, że dziewiątkę pięknie spierwiastkujemy, czyli będą 3 pierwiastki z 5. No lepiej się już nie da. Więc mamy bok BC. No to został nam ostatni bok AC. Cały czas robimy tym samiutkim wzorem, tylko umiejętnie tutaj stosujemy. Czyli teraz tak, mamy w tym wzór XB, no ale my mamy punkt C, czyli mamy tego Xa, od tego Xa odejmujemy tego Xa. Czyli będzie 5
odjąć minus 2. Czyli znowu mam odjąć minus. Czyli robię plus 2 i do kwadratu. Dodać. Dalej mam yb, ale u mnie to będzie y z tego punktu c, czyli minus 2. Odjąć ya. Ya to jest minus 3, czyli odjąć minus 3. Czyli minus i minus da mi plus 3 i to do kwadratu. To się zna. Pierwiastek. I teraz 5 plus 2 to jest 7 do kwadratu 49. Dodać minus 2, dodać 3 to jest oczywiście 1, no do kwadratu to 1. Czyli mam pierwiastek z 50. Znowu mogę zostawić, no ale no nie pasowałoby to jednak dalej coś policzyć, nie zapisać ładniej. 50 to jest 25 razy 2, tak? I teraz z 25 pierwiastek to jest po prostu 5. No a z dwójki niestety pierwiastka nie ma, więc mamy wynik 5 pierwiastków z 2. I teraz ja muszę sprawdzić, czy czasem a kwadrat plus b kwadrat nie wyjdzie c kwadrat. No zapiszę sobie to. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Tylko problem jest taki, że młodzież nie wie, które to a, które to b, które to c. No, a i b to muszą być te krótsze, bo to skoro ma być prostokąty, chociaż jeszcze nie wiemy, to mają być te krótsze boki. Więc jak rozpoznać te krótsze? No po końcach musiałbyś sobie po prostu przybliżyć na kalkulatorze, ale myślę, że łatwiej Ci będzie rozpoznać po tej wersji, to jest już akurat ostateczna, po tej i po tej. Które są mniejsze pierwiastki? No te z mniejszych liczb, nie? Czyli z piątki, 45, czyli będziemy mieli tak, pierwiastek z 5 do kwadratu. Dodać, ten był 45, a napiszemy w sumie w takiej wersji, więc okazuje się, że wcale nie musieliśmy do końca doprowadzać. I to się równa też tej wersji napiszemy, pierwiastek z 50 do kwadratu, więc wcale nam to nie było potrzebne do szczęścia, aczkolwiek no, ja jakoś tak wolę do końca doprowadzać. I teraz pierwiastek z 5 do kwadratu powoduje, że wyjdzie mi po prostu liczba podpierwiastkowa 5. Tak samo tu 45, jak podnoszę do kwadratu, i tu jak podnoszę do kwadratu 50. Czyli wychodzi mi, że 50 równa się 50. Czyli wyszła mi prawda. Tak. I ja teraz wnioskuję na podstawie twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa. Zapiszę tutaj. Odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Tu napiszemy. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa. Ja wnioskuję, że trójkąt ABC jest prostokątny, no bo trzeba na maturze odpowiedzieć, czy on w końcu jest prostokątny, czy on nie jest. I teraz okazuje się, że popatrz, to było moje A, to było moje B, a to było moje C. I mamy zwykły trójkąt prostokątny. No na podstawie rysunku byśmy nie byli w stanie tego pokazać. My na podstawie właśnie obliczeń, wykorzystania tutaj wzoru, na długość odcinka pokazaliśmy i oczywiście twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa, że nasz trójkąt ABC jest prostokątny. W tym zadaniu, zwróćcie uwagę, dałam bardzo dużo współrzędnych na minusie. Ze względu na to, że młodzież bardzo często mi się myli w tym, że jest minus i minus i zapominają o tym, że to jest plus. Więc bardzo dużo tutaj jest takich momentów, gdzie mógłbyś się pomylić. Dlatego zwróć uwagę, jak będziesz samodzielnie obliczał to zadanie i ćwiczył sobie później, to zwróć uwagę, gdzie możesz popełnić błędy, bo to jest bardzo dużo takich możliwości. Zadanie numer 4 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. W układzie współrzędnych na płaszczyźnie dany jest odcinek AB o końcach w punktach A o współrzędnych 7 i 4 oraz B o współrzędnych 11 i 12. Punkt S leży wewnątrz odcinka AB oraz AS, długość odcinka AS, jest równa 3 razy długość odcinka BS. Wyznacz współrzędne punktu S. Oczywiście to jest zadanie, jak na pierwszy rzut oka przeczytamy, no dosyć trudne. Jakieś długości, jest podane, że AS to się równa 3 razy BS. No to można się tak załamać. Poza tym, w układzie współrzędnych, a ja układu współrzędnych nie narysowałam. Bo widzisz, tak to czasem jest w zadaniach, że czasem stwierdzamy, że układ współrzędnych mi potrzeba narysować, a jest mi to potrzebne, tak? A czasem stwierdzamy, że a w sumie to może bez układu zrobimy. Przecież
naszym układem może być nasza kartka, nasza tablica, tylko trzeba byłoby oczywiście poprowadzić osie, oś X i oś Y. Ja ze względu na to, że tutaj są współrzędne 11, 12, to nie chce mi się aż takiego wielkiego układu rysować, czyli po prostu nie rysuję układu. Ale oczywiście, że możesz to narysować w układzie współrzędnych. Ja chcę to zrobić bez układu. Popatrz, narysowałam dowolny odcinek, no tak jakby on był w układzie współrzędnych. I teraz zaznaczmy bardzo ważną rzecz. Gdzie musi znajdować ten punkt S tak mniej więcej, żeby AS to było 3 razy BS? Czyli ja tutaj Tobie zaznaczę, ten punkt S dla mnie przypuszczalnie jest tutaj. Dlaczego? Ponieważ moje AS, tak, to ma być 3 razy więcej od tego mojego BS. Czyli jeżeli ja bym tu nazwała sobie X, no bo nie wiem ile, nie? To od A do S to będzie 3 razy więcej, czyli 3x. Dobrze. No ale jak to S wyliczyć? Tak się składa, że jak ja sobie tak popatrzę na to i jak ja to dodam, 3x dodać x, to przecież wyjdzie mi z tego dodawania 4x. To 4x fajnie mi będzie podzielić na pół. No, będzie mi fajnie podzielić na pół i ja dzięki temu otrzymam tutaj punkt jakiś, nazwijmy sobie P, i ten punkt P to będzie taki punkt, że tu będę miała 2x, to tu też będę miała 2x. No, czy to wygląda, czy nie wygląda na rysunku, chodziło mi o to, żeby pokazać Tobie, że ja będę chciała wyznaczyć współrzędne punktu P. Punkt P dla mnie na moim rysunku to będzie środek odcinka, bo to jest bardzo ważne stwierdzić, że potrzebujemy punktu P, który jest środkiem odcinka AB. No, musieliśmy sami do tego dojść poprzez tą tutaj zależność, że AS było 3 razy większe od BS, czyli ja to zapisałam jako 3XX, dodałam to, napisałam 4X i podzieliłam to na pół, bo się ładnie dzieli 2X i 2X i ja potrzebuję tego punktu P. No, a tutaj przygotowałam wzór, który jest w tablicach. W tablicach maturalnych wzór na środek odcinka. Czyli ja chcę wyznaczyć punkt P, konkretnie jego współrzędne, czyli XA, to jest u mnie 7, dodać X punktu B, 11, dzielę przez 2, przecinek Y punktu A, czyli 4, dodać Y punktu B, czyli 12, dzielę przez 2. To się równa. Otwieram nawias i mamy tak, 18 podzielone przez 2, przecinek. Tu mamy 16 podzielone przez 2. 18 podzielone przez 2 to jest po prostu 9, a 16 podzielone przez 2 to jest 8. No i ja otrzymałam współrzędne punktu P. No ktoś powie, no dobrze, ale po co mi to? No po to mi to jest, że popatrz, skoro tu mam X, nie, to z tej strony też musi być X, no bo X i X ma mi dać 2X. Czyli ja teraz mogę policzyć punkt S jako środek też odcinka, tylko środek odcinka u mnie już odcinka PB, środek odcinka PB, a P sobie wcześniej policzyłam. I ja znowu stosuję ten sam wzór na środek, tylko że w tym wypadku będę brała pod uwagę punkt P, ja go podkreślę, punkt P i punkt B. Z tych dwóch punktów wyznaczam środek. No bo widzimy na rysunku, że mniej więcej się nam to zgadza, że ten S to jest środek odcinka PB o końcach. Czyli bierzemy tak, 9, x-a stąd dodajemy, dzielimy przez 2. Y-a stąd, czyli 8 i y-a stąd, czyli 12, dzielimy przez 2. To się równa. 9 plus 11 mamy 20, podzielone przez 2. Tutaj mamy znowu 8 plus 12, to jest 20, podzielone przez 2. No i mamy 10,10. I takie są współrzędne tego punktu S, o którym była mowa. Oczywiście to zadanie można by było też jeszcze bardziej skomplikowanie rozwiązać. Można byłoby się zastanowić nad równaniem prostej AB, można by było się zastanowić właśnie jak wykorzystać tą zależność, może na długość odcinka wykorzystać wzór, ale to wszystko byłoby bardzo, bardzo długie i rozbudowane. Tym sposobem jest najszybciej, jak to jest po prostu możliwe.
Zadanie numer 5. Wyznacz równanie prostej, w której zawarta jest wysokość opuszczona z wierzchołka C o współrzędnych minus 2 i 3 na bok AB trójkąta ABC, wiedząc, że A ma współrzędne minus 3, minus 1, zaś B ma współrzędne 4 i 6. I przepisałam oczywiście współrzędne tutaj na tablicy. Zaznaczyłam ten trójkąt tym razem w układzie współrzędnych, żebyś może lepiej widział, o co chodzi w zadaniu, bo jest dosyć trudne tak dla przeciętnego ucznia zadanie. Mamy wyznaczyć równanie prostej, która zawiera wysokość, tą wysokość tego trójkąta, która jest spuszczona z wierzchołka C. Czyli ja ten trójkącik tutaj postarałam się narysować dokładnie na podstawie tych współrzędnych i teraz wiesz o tym, że każdy trójkąt ma trzy wysokości. Wysokość przykładamy linijkę, żeby nam tutaj ładnie wyszła i ją zaznaczymy, aczkolwiek ja potrzebuję tylko tą wysokość, która jest poprowadzona z wierzchołka C. Czyli pod kątem prostym poprowadźmy sobie wysokość, tą właśnie z wierzchołka C. Ja ją nazwę H. I ja mam wyznaczyć nie długość tej wysokości, tylko ja mam wyznaczyć prostą, w której ta wysokość się zawiera. Czyli tak jakby ja tą wysokość muszę po prostu przedłużyć sobie, żeby powstała mi ta prosta, w której ta wysokość się zawiera. Czasem dla młodzieży jest to trudne zrozumieć, o co chodzi w zadaniu. Jaką prostą, w której się zawiera, prawda? Ja nie mam do policzenia teraz wysokości i długości, tylko prosta, na której ta wysokość tak jakby leży, spoczywa na niej. Dobrze, no więc tak, to zadanie powinno się kojarzyć z tym, że skoro wysokość to kąt prosty, bo wysokość zawsze pada pod kątem prostym, więc ja może nazwę tą prostą K i trzeba będzie na pewno wykorzystać fakt, że ta prosta jest prostopadła do jakiejś innej prostej. I teraz uwaga, do jakiej prostej? Otóż mamy tu prostą, ja tylko tak lekko przedłużę, mam prostą z kolei, która zawiera podstawę AB tego trójkąta. Jeżeli sobie nazwiemy, że to jest podstawa. I ta prosta to jest L na moim rysunku. Ja sobie tak nazwę, że to jest prosta L. Czyli nasze pierwsze zadanie tutaj to jest wyliczyć tą prostą L, to znaczy zapisać jej równanie. Co my wiemy o tej prostej L? Że ona przechodzi przez A, przechodzi przez B. No to skoro tak, to przecież wiemy, że każda prosta ma równanie AX plus B i teraz wyznaczamy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Ja to zrobię takim sposobem, żeby nie używać nie wiadomo jakich wzorów, chociaż jest wzór w tablicach na to, gotowy przepis na tą prostą. Ale większość młodzieży jednak lubi podstawę, czyli podstawiamy X z Y i tutaj też X z Y do tego wzoru, czyli będzie za Y minus 1 równa się A razy minus 3 plus B. Czyli możemy sobie to zapisać ładniej, że minus 1 to się równa minus 3A plus B. Mnożenie jest przemienne, a ładniej tak wygląda. To teraz podstawiamy drugi punkt. Za Y 6 to się równa i za X 4, czyli będę miała A razy 4 i od razu napiszę 4A plus B. Mogę z tego zrobić klamerkę, układ równań, ale pamiętaj, jak robimy tak, to chcemy metodę przeciwnych współczynników, żeby było szybciej. Pomnożę przez minus 1, czyli będę miała 1, to się równa 3a minus b, a tu będzie 6, to się równa 4a plus b. Popatrz, dlatego żeby mi się bezkasowało, to ja pomnożyłam to pierwsze przez minus 1 nierównanko, no bo tu mam dużo minusów, nie? No to mi się wtedy znaki zmienią. I teraz dodajemy, czyli 1 dodać 6 to 7, 3a i 4a to 7a, a te b, minus b i plus b nam się tutaj skasowało. Czyli jak podzielę przez 7, po prostu wyjdzie mi a równe 1. Skoro tak, no to pasuje jeszcze wyznaczyć b, żeby już tą prostą mieć taką dopieszczoną. Czyli podstawiamy sobie w sumie obojętnie do którego równanka, a może do tego sobie podstawimy. Czyli będziemy mieć tak, 1 to się równa 3, razy 1, czyli ja po prostu zostawię 3, minus b. Minus b przerzucam, to będzie b, a tą jedynkę przerzucam, czyli będę miała 3 minus 1, czyli moje b to będzie 2. Zatem równanie tej prostej L, napiszę L dwukropek, jest takie. Ax, czyli u mnie 1x, niech będzie plus 2. No niech będzie tak zapisane, chociaż oczywiście profesjonalnie powinno być x dodać 2. No mamy już pewną część zadania zrobioną, no ale teraz potrzebujemy drugiej części. Ja potrzebuję prostą K, no bo o tą prostą prosiłam w zadaniu, żeby wyznaczyć równanie prostej, która zawiera wysokość. Co wiemy o tej prostej? Że jest do tej prostej prostopadła. I teraz powinno nam się skojarzyć taki wzór na prostopadłość, że A1 razy A2 da dać
nam powinno, dać nam powinno minus 1. No to tak, za A1 postawiamy jedynkę, no bo tak nam wyszło zresztą. A2 nic nie mamy. No i 1 A2. No to po prostu jest A2 i to będzie równe minus 1. No to skoro tak, to moja prosta, która oczywiście w głowie mamy cały czas jeden i ten sam wzór tutaj, bo od tego samego wzoru zawsze wychodzimy, a x plus b, czyli u mnie to będzie minus 1x plus jakieś tam b. Ze względu na to, że ja to zrobię w dwóch etapach zadanie, jest tu niby kolizja oznaczeń, ale jak ja zrobię tutaj pierwszy etap, drugi etap, podzielę, to na pewno tutaj nie będzie to brane pod uwagę, że to jest źle. I teraz mało, mało, bo jeszcze b nie mam. No ale co ja wiem o tej prostej? Że do niej należy też punkt C. Czyli ja w końcu ten punkt C wykorzystam, a może napiszę tutaj, on ma współrzędne minus 2 i 3. I ja go teraz tutaj odpowiednio podstawię. Czyli za Y 3 to się równa minus 1 razy minus 2 i plus B. Czyli 3 to się równa 2 plus B i jak dwójkę przerzucę na tą stronę, będę miała 3 minus 2 to się równa B, czyli po prostu 1 to się równa B. Czyli ostatecznie napiszemy sobie to równanie, Y równa się, a X plus B, czyli u mnie było minus 1X plus 1. A żeby jeszcze było ładniej, napiszemy minus X plus 1. I to jest równanie prostej, w której zawarta jest wysokość opuszczona z wierzchołka C. No popatrz, jeżeli sobie popatrzysz na ten Twój rysunek, to faktycznie widzisz, że jest ona malejąca, to może mieć tego minusa z przodu przed X, no i ma faktycznie, plus 1 podniesiona o 1. To jest tylko kwestia wykonania estetycznego rysunku, cienkim, prawda, długopisikiem, wykonanie, wszystko się powinno zgadzać. No nam oczywiście tutaj rysunek jak najbardziej oddaje tą rzeczywistość, która nam wyszła z obliczeń. Zadanie numer 6. Wyznacz współrzędne punktu A, wiedząc, że S o współrzędnych minus 1 i 3 jest środkiem odcinka AB, jeżeli B ma współrzędne 3 i 7. Jest to zadanie, gdzie podana jest informacja, że S jest środkiem odcinka. Dlatego tutaj przygotowałam dla przypomnienia wzór na środek odcinka. I nie znamy teraz troszkę inne zadanie, ponieważ znamy środek, a nie znamy jakby jednego z końców. Skoro nie znamy, to zapiszemy sobie, że punkt A ma współrzędne, no nieznane, czyli X i Y. Wykorzystujemy dokładnie ten wzór, który możesz znaleźć w tablicach. Czyli mój punkt S, to jakie powinien mieć współrzędne, skoro jest środkiem odcinka AB? Oczywiście patrzymy, XA, czyli u mnie to jest po prostu X, bo nie wiem ile, dodać X punktu B, czyli 3 i to podzielone przez 2. Przecinek, teraz Y punktu A, czyli u mnie, no może zostać po prostu Y, dodać Y punktu B, czyli moje 7 podzielone przez 2. I tak, więcej niby z tym nie ruszymy, ale popatrz, co my mamy dane. My przecież wiemy, ile S wynosi, jakie on ma współrzędne. Jego pierwsza współrzędna to minus 1, no to u mnie to po prostu to powinno być minus 1, żeby to był ten sam punkt, nie? S. Teraz, druga współrzędna to jest 3, no to u mnie to też to powinno być 3. I teraz naszym zadaniem będzie napisać dwa równania, czyli porównać, że ten S to jest ten sam, co ten S, czyli muszą się współrzędne zgadzać. Czyli moje X plus 3 nad 2 to musi być minus 1. I moje Y plus 7 nad 2 to musi być 3, no bo taką mam informację w zadaniu, że ten punkt S jest środkiem odcinka AB, tylko końca nie znam jednego. No jak to rozwiązać? Pomnożyć obustronnie razy 2, tu też razy 2 najszybciej będzie, czyli x plus 3 to będzie po prostu minus 2, czyli jak ja przerzucę, to będę miała minus 2 i to przenoszę minus 3, czyli będę miała x równe minus 5, po prostu. A tutaj będę miała y dodać 7, to się równa 3 razy 2 to 6, no i teraz jak przerzucę, to będę miała 6, 7 przeniosę, czyli minus 7 będzie. No i odejmę od 6 7, czyli jest minus 1. Zatem jaki wniosek z tego? No taki wniosek, że punkt A, o który pytałam w zadaniu, ma współrzędne minus 5 i minus 1. To jest oczywiście to, co ja tutaj przedstawiłam, to jest oczywiście profesjonalnie, jak to powinno wyglądać. Na pewno część z Was umie tak sobie w głowie szybko wywnioskować, ile musi wynosić, jakie muszą być
te współrzędne punktu A, żeby nam się zgadzało z treścią zadania. Ale ja tutaj rozpisałam, żeby nie było po prostu żadnych wątpliwości. Zadanie numer 7 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Dany jest punkt A o współrzędnych minus 18 i 10. Prosta o równaniu y równa się 3x jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B. Zauważ, że ja zrobiłam rysunek odcinka, jakiegoś tam odcinka AB, ale nie w układzie współrzędnych. Dlatego, że stwierdziłam, że nie będę zaznaczała takiego punktu o współrzędnych minus 18, bo potrzebowałabym dużo kratek i 10. Oczywiście mogłabym przeskalować, ale zrobiłam to po prostu na płaszczyźnie zwykłej, ponieważ chcę Ci pokazać, że zadanie z geometrii analitycznej również możesz zrobić przy użyciu normalnie płaszczyzny, przy użyciu normalnej kartki pustej, nie musisz mieć wcale układu współrzędnych, aczkolwiek jeżeli masz taką ochotę i lubisz to zobaczyć w układzie współrzędnych bezdyskusyjnie, jest też dobrze. Dobrze, otóż najważniejsze w tym zadaniu jest to, że jest symetralna. I teraz pytanie za 5 punktów. Co to jest symetralna odcinka? No, taką definicję powinieneś znać. Symetralna odcinka jest to prosta prostopadła do odcinka przechodząca przez jego środek. Więc zaznaczmy sobie, że tu jest środek. Nie wiem, jakie ma współrzędne, jeszcze tego nie wiem. Ale będzie przez niego prostopadle przechodziła symetralna. I tą symetralną, zaznaczę tu prostopadle, tą symetralną znamy, ponieważ ona była podana w zadaniu, jest to prosta o równaniu y równa się 3x. Skoro tak, to wykorzystajmy tą informację, że skoro ona jest prostopadła do odcinka, to przecież odcinek też jest zawarty w pewnej prostej, tak? Zawarty jest w pewnej prostej. Jeżeli ja tą prostą nazwę K, a tą L, to moja prosta K jest prostopadła do prostej L. Czyli mogę skorzystać znowu z warunku na prostopadłość. Czyli był ten warunek, że A1 razy A2 to jest minus 1. I przecież ja współczynnik kierunkowy tutaj znam. To jest mój współczynnik kierunkowy, a no mogę go nazwać 1, prawda? Bo to jest tylko nazwa, czyli będę miała 3 razy A2, to się równa minus 1. Podziela obustronnie przez 3 i wychodzi mi, że współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej to jest minus 1 trzecia. Czyli wniosek z tego jest taki, że moja prosta L, ta druga, no nie widzimy na rysunku, jest prosta K, jest prosta L, musi się zaczynać tak, Y równa się, tak jak zawsze, pamiętaj, prosta ma równanie AX plus B. I teraz ona musi się zaczynać tak, minus 1 trzecia X plus, no niestety nie wiem co, czyli plus B. Ale wiem jak się zaczyna, ta ma współczynnik kierunkowy 3, a ta ma minus 1 trzecia. Dlaczego? Bo to są proste prostopadłe. Wynika to z definicji symetralnej. No to skoro tak, to co ja mogę powiedzieć jeszcze o tej mojej prostej R? Że ona, no tak, przechodzi przez S, niestety go nie mam jeszcze. Przechodzi przez B, no właśnie go szukam. Ale przechodzi przez A, prawda? Przechodzi ta prosta R przez A. Czyli ja teraz mój punkt A podstawię do wzoru, no bo on spełnia to równanie. Czyli za Y mam 10, to się równa. Minus 1 trzecia razy, za X oczywiście minus 18, przypominam, zawsze pierwszy X, drugi Y i dodać B. Czyli, tu będę pisała dalej, 10, to się równa. Minus i minus mi się skasuje, więc ja może przekreślę nawet. I teraz 1 trzecia razy 18, czyli 1 trzecia z 18, no to jest po prostu 6 i dodać B. Przerzucę na tą stronę i mam 10 odjąć 6. Przerzucam, czyli zmieniam strony, czyli muszę ze zmienionym znakiem i to się równa B. Czyli po prostu mam, że 10 minus 6 to 4, czyli 4 to się równa B. Dzięki czemu ja już mogę Tobie napisać, że równanie prostej L pewnie będzie mi potrzebne jest takie. Minus 1 trzecia x dodać 4. Ja nie narysowałam tego w układzie współrzędnych. Mi to wyszło z obliczeń. No to jest pierwsza część zadania, czyli jakby pierwsza część, zaznaczę gwiazdeczką, wyznaczyć tą prostą L. Teraz, po co ja tą prostą L wyznaczyłam? Druga część zadania. Po to ją wyznaczyłam, że teraz popatrzmy na nasz rysunek. Te dwie proste, prosta K i prosta L, przecinają się w punkcie S, no który dobrze by było znaleźć. Bo jak go znajdziemy, to wtedy sobie spróbujemy B wyznaczyć. No to przecięcie dwóch prostych, pamiętaj, bierzesz obie proste w układ równań, jedną i drugą, ta co była dana,
i wyznaczasz punkt przecięcia. Pamiętaj, zawsze z układu równań wychodzi punkt przecięcia się prostych. No to skoro tak, to ja mogę bardzo szybko, już będę pomijała układ równań, najpierw przyrównam sobie, ponieważ to są y, to je mogę przyrównać do siebie. Tak zapiszę, pomnożę razy 3, żeby nie było tutaj może tego mianownika, czyli będę miała 3 razy 3 to 9x, to się równa, tu mi się trójeczka skróci, czyli będę miała minus x i dodać 4 razy 3, 12. Przerzucam tu, to będę miała 9x, dodać x to się równa 12, czyli 10x to się równa 12, no to podzielmy sobie przez 10, czyli x to się równa 12 dziesiątych, albo tak zostawimy, albo zapiszemy sobie w ułamku dziesiętnym. W sumie jest to obojętne, ale być może będzie Ci wygodnie w ułamku dziesiętnym, więc niech będzie 1,2. To skoro tak, to mój x-ik musi mieć y. No to podstawmy do tego y i teraz sobie możemy już klamerkę zrobić. Do tego, bo łatwiej. 3 razy 1,2. No to jest 3,6. Czyli wniosek z tego, ja wnioskuję, że mój punkt S wyznaczyłam. Ma współrzędne 1,2 i 3,6. Oddzieliłam średnikiem, żeby było wiadomo, gdzie jest właśnie rozdział współrzędne X, współrzędne Y. I ostatnia część mojego zadania, czyli to zadanie no, jest za większą ilość punktów, ponieważ wymaga analizy i z wniosków wyciągania kolejnych wniosków i tak dalej, prawda? Na podstawie zawartych informacji w zadaniu wyciągamy wnioski, stosujemy pewne definicje, pewne zależności i dalej myślimy. No to ostatnia rzecz to jest wyznaczyć współrzędne punktu B. Ja współrzędnych punktu B nie mam, a może napiszemy sobie standardowo x punktu B, y punktu B. Tak. Ale za to mam współrzędne punktu A, minus 18,10. I przecież znam już środek. No to zastosujemy wzór na środek, który tu przypomnę. XA dodać XB przez 2 i YA dodać YB przez 2. Ten wzór na środek bardzo często sprzedaje się w różnych zadaniach, również w takim trudnym jak tu. Czyli otwieram nawias i mam tak X, B niech będzie najpierw minus 18 nad 2, przecinek, to niech będzie konsekwentnie YB dodać 10 przez 2. Dodawanie jest przemienne, więc tutaj nie ma znaczenia. I teraz, ja przecież wiem, ile wynosi moje współrzędne tego punktu S, więc porównuję to z tym i porównuję to z tym, czyli odpowiednią współrzędną x-ową z x-ową, y-ową z y-ową, bo ja sobie już wcześniej ten punkt S wyznaczyłam. Czyli zapiszmy, że xb minus 18 przez 2 to musi być 1,2 i moje yb plus 10 przez 2 to musi być moje 3,6. Mnożę razy 2, tylko nie będę zapisywała, bo mi się nie zmieści. Czyli xb minus 18 to będzie 2,4. Czyli moje xb to będzie, jak przerzucę, zmienię znaki, to będę miała plus 18, czyli będę miała 20,4. A z kolei tutaj będę miała yb dodać 10, to się równa, jak pomnożę razy 2, to będzie 7,2. I znowu teraz, jak przerzucę, to będę miała tak jakby minus 10, czyli będę miała minus 2,8. Wniosek z tego, mój punkt B, o którym mowa była w zadaniu, że to właśnie ten punkt B miała wyznaczyć jego współrzędne, to ma współrzędne 20,4 i średnik minus 2,8. Gdybyś chciał zrobić to przy użyciu układów współrzędnych, to i tak musisz obliczać, bo w życiu z układów współrzędnych nie odczytasz takich współrzędnych. No niestety, gdyby to były liczby całkowite, byśmy odczytali, ale tutaj na maturze no, nie dali nam liczb całkowitych, dali nam liczby właśnie tutaj wymierne 20,4 i tam wyszło minus 2,8. Bardzo ciekawe zadanie, zadanie za większą ilość punktów na maturze podstawowej, ale z geometrią analityczną właśnie młodzież ma problemy, dlatego właśnie ucząc się, powtarzając do matury, zwróć uwagę jeszcze raz na tą powtórkę z geometrii analitycznej. Na tej lekcji przygotowałam 7 zadań, mam nadzieję, że te zadania są dosyć obszerne, różnorodne, były łatwiejsze, były trudniejsze, ale głównie opierało się na trzech najważniejszych rzeczach. Żebyś umiał wyznaczać równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, żebyś umiał wyliczyć długość odcinka, środek odcinka,
Ale samo obliczanie to mało. Musisz umieć wykorzystać te wzory w różnych zadaniach, w zadaniach z geometrii. I to czysto analitycznej, ale również takiej geometrii, gdzie my sobie próbujemy jakiś trójkąt narysować, ale nie w układzie współrzędnych. Po prostu trójkąt na płaszczyźnie rysujemy. Więc ten związek pomiędzy planimetrią a geometrią analityczną jest olbrzymi. I między innymi to również chciałam pokazać na tym spotkaniu. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, że Ci się przyda do matury i że nie poddasz się po prostu przy rozwiązywaniu zadania właśnie z geometrii analitycznej na maturze. Taki chciałabym osiągnąć cel po tej lekcji, ale czy mi się to uda? No, sam zobaczysz. Zobaczysz, jak będzie szła Ci nauka właśnie z geometrii analitycznej. Jeżeli chciałbyś uczyć się tej geometrii analitycznej tak od zera, bo tak jesteś kiepski z tej właśnie geometrii analitycznej i przy okazji też funkcji liniowej, bo była również duża powtórka z funkcji liniowej, to zapraszam Cię na moją stronę aikamat.pl. Być może będziesz chciał skorzystać z oferty zakupu mojego kursu online, gdzie krok po kroku nauczę Cię od podstaw geometrii analitycznej. Natomiast jeżeli czujesz się dosyć dobrze, zapraszam Cię do pobrania sobie z mojego fanpage'a, pobrania sobie zestawu zadań i rozwiązania samodzielnie przykładowych zadań z geometrii analitycznej. Życzę sukcesów i do zobaczenia!